Panie prezydencie, co to za idea teraz Bóg Crossingu w Sieradzu? Idea nie nowa na świecie, nie nowa w kraju, ale nowa w Sieradzu. Dzisiaj mamy ogólnopolski dzień czytania lalki. I Urząd Miasta z inicjatywy, czy z pomysłu Wydziału Promocji włączył się w inicjatywę Bóg Crossingu. Ja bym wolał bardziej określenie nasze polskie, czyli regału na wymianę książek. Idea, tak jak wspomniałem, znana od lat w USA, od 2 lat w kraju, miejsce, gdzie mieszkańcy, chętnie do czytania mogą zostawić książkę i zabrać sobie książkę tą, która ich interesuje. Książki zgodnie z tą ideą powinny służyć temu, aby były czytane, a nie zalegały na naszych półkach, w naszych bibliotekach, księgozbiorach. Dziś zaczynamy od Urzędu Miasta, od regału w wejściu do Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że za kilka lat po propagacji tej idei uda nam się takich miejsc kilka w Sieradzu zorganizować. Prezydent też dzisiaj zostawia książkę. I jaką? Jest to John Frislow, Fizyka życia, pokazanie życia od takiej czysto fizycznej zasady, czyli procesów fizykochemicznych, które w naszym organizmie zachodzą i z przejściem do bardzo głębokich przemyśleń życiowych dotyczących naszego życia, dotyczących zmagań jeden na jeden, jeden na wielu i po aspekty takie psychologiczne, kształtowanie swojego charakteru i tego, co warto w życiu robić, aby i służyć trochę ludziom, ale również, żeby w tym życiu potrafić osiągać założone cele.